Dobra, zaczynam kolejny etap, mianowicie wełnę układanie. Rury sobie już dosztukowałem do końca, jakoś się udało je pozwijać całe. Zdecydowałem się, że tutaj jednak będzie 15 i 10 wełna, tak jak w domu. Oczywiście na 15 na tych kozłach, a 10 między koziołkami. Jeszcze jedna taka uwaga, bo w sumie mówiłem, że mogłem, a nie musiałem tych rur izolować. Jak się okazuje, musiałem, bo jak widać, wełna idzie pod rurami praktycznie. Także one musiały być izolowane. Tam dalej też będą izolowane, bo też będzie nad wełną. Tutaj już sobie pociąłem kawałki wcześniej wełny. Zostanie mi, aby je powkładać. Rusztowania nie rozkładałem z drabinki, bo tu jest mała powierzchnia. Także nie będę sobie cudował. Wełnę oczywiście wszystkie na styk robimy z mijanką na łączeniach. Dajemy ciut szerszą niż z koziołek, zawsze 2 cm. Tutaj akurat przy tych pionowych beleszkach będę delikatnie wełnę nacinał, żeby się ładnie rozłożyło. Dobra, biorę się za układanie. Położę tą pierwszą warstwę, to pokażę, jak to wyszło. Niestety nie da się tak samej wełny położyć bez użycia gwoździ. Musiałem na każdą belkę tutaj ponabijać gwoździe i od razu kłaść drugą warstwę wełny, od razu sznurkować i ładnie ją tutaj spasować i poskładać, bo no tutaj składanie opuszcza się, tutaj nie mogę nic zrobić, z tej strony też, bo musiałem wcisnąć kawałek za rurę, a jak włożę drugą warstwę, to już ją opuszczę tak, jak powinno być, nie? Także sznurek zwykły lub jakiś tam murarski, ale najtaniej wychodzi taki zwykły od prasy, nawet 2000 metrów jest na szpulce, jeszcze nawet 3. Dobra, to od razu tnę tą i tą wełnę i układam i sznurkuję. Pierwszą belkę sobie już przykręciłem, tak jak tutaj widać, tą pierwszą i tą też pierwszą. I od tego sobie będę rozmierzał. Jeszcze nie wiem, czy będę robił tak jak kartonki 140. Czy będę robił co, nie wiem, 50, bądź inaczej. Zobaczcie jeszcze, jak mi płyty spasują te zimowskie, bo te płyty Wima są 60 cm na 2,5 metra. Także muszę sobie to rozmierzyć. Ale w każdym razie belki będą należąco, tak jak tutaj to widać. Nie będzie na kant wysoki, bo moim zdaniem nie ma to sensu tak robić, bo tak mam większe pole manewru, żeby sobie ewentualnie gdzieś tam przykręcić płytę bez problemu i zapiąć dwie płyty na składaniu. Dobra, zabieram się za drugą warstwę i to szturkowanie. Sznurki pokręciłem, to od razu widać, że lepiej robota idzie. Wełna tak nie opada, wstrzymuje się na tej dziesiątce, co jest. Tu oczywiście takie delikatne obwisięcie jest, ale tym się nie ma co przejmować, przyjdą poprzeczne jeszcze lagi, to akurat się wypoziomuje, to tu się ładnie dociśnie, także przerwy żadnej nie powinny już być. Na to jeszcze teraz idzie folia. Folia robi na takera, żeby mi nie spadła, bo oczywiście na taśmę dwustronną się nie da, bo oczywiście do drzewa nie będzie aż tak dobrze trzymać. Mógłbym ją dać w sumie teraz, zaraz do wełny, na takera i dopiero dać te lagi poprzeczne. Wtedy na pewno by mi odbijało ciepło, bo dam folię aluminiową, ale na tym odbijaniu ciepła aż tak mi nie zależy, dlatego pierwsze dam lagi, a następne dam dopiero folię. Wełnę skończyłem już układać całą. Mi się zrobiło troszkę późno. Wiadomo, już jesień, mamy jesień, także godzina 7 i już jest praktycznie ciemno, nie? No, także zostało mi jeszcze, aby
porozmierzać i pokręcić te belki tutaj. Belki będę kręcił jednak tak jak do karton gipsu, 140 cm. Płyta ma, tak jak mówiłem, 60 cm na 2,50. Od pierwszej, od ściany zaznaczę sobie 2,50, tak żeby mi wyszła cała płyta i potem połówka. Czyli jadę na 2,50. Tutaj zaznaczam sobie. Mam 2,50. Tak, żeby po prostu nie zmarnować za dużo płyty, a żeby ją wykorzystać w pełni, a nie odcinać i jakieś tam kawałki, żeby mi zostawały. 2,50 mam do środka. I z drugiej strony to samo. Na 2,50 sobie zrobię. Z tej strony tak samo. Tu robię akurat nie od, tak jak mówię, nie od belki do belki 2,50, tylko od ściany 2,50. O, przy takim rozmierzaniu 2,50, oczywiście nie jest powiedziane, że wyjdzie idealnie też płyta w tym miejscu. Bo może też tak być, że wezmę płytę, przyłożę i tu może delikatnie gdzieś nie być kąta pół centymetra. Będzie trzeba przyciąć te pół centa i automatycznie płyta się zrobi już 2,45, ale my mamy jeszcze tutaj jakąś małą tolerancję do tego, także nie będzie tu problemu z tym. 2,50 akurat wychodzi na tym belecce tutaj. To może spróbujmy od drugiej strony rozmierzyć. Tak, żeby na tej belce nie wychodziło, bo widzę, że to delikatnie te belki tam po 2-3 mm wystają, ale nie chciałbym ich szlifować specjalnie, ekstra. Także spróbuję od tej strony wziąć te 2,50 i zobaczymy jak tam wyjdzie. Mamy akurat na tej czerwonej, czyli tu. Czyli tu byśmy się zmieścili fajnie, na 2,50. No i tu mamy 2,50 i od tego 2,50 akurat wyjdzie jedna belka dodatkowa. No i tu jest 2,50 w tym miejscu. Czyli akurat przed belką się odmyłem, czyli jadę od tej strony. Biorę się teraz za przygotowanie, podnę sobie teraz te lagi i za chwilę wracam. To jedną już mam przygotowaną. Zatem mogę ją sobie przykręcić. To poprzykręcam, to mi zostanie tylko elektryka do położenia. Wełna troszkę odpycha, ale nie szkodzi. Bita zapomniałem zmienić. Człowiek się choćby nie wiem jak starał, kupuje drzewo praktycznie przeschnięte.
A tu wystarczy tydzień, dwa i już się poskręcało. Także gdzie nie gdzie, to co będzie krzywe, pewnie będę musiał na dwa wkręty wkręcić. Zostawiłem sobie to na jutro, ale no nie chcę, żeby po prostu mi zbliżało, bo noce są już bardzo wilgotne, chłodne i nie chciałbym, żeby ta wełna mi tu naciągła, dlatego chcę zrobić te beleczki. Belki zrobię, to rzucę folię i zobaczę, może się pokuszę jeszcze na jakieś płyty. Zobaczymy, która będzie godzina. Na tym praktycznie to można już wieszać i huśtawkę, nie huśtawkę, wszystko można na tym powiesić, nic się z tym nie stanie. Dobra, szykuję kolejne i kręcę dalej. Skończyłem cały ruszt, zostanie mi tylko folia. Na szybko teraz na taki raz złapię, będę dawał w poprzek do rusztu. Zrobię folię i spadam, bo już jest praktycznie 20 godzina, także na dzisiaj myślę, że starczy. Jutro już za dnia będę kręcił płyty, także kolejne filmiki wrzucę już, jak wyglądają w ogóle płyty w implatę i jak je będę kręcił. Oczywiście jak robiłem tutaj te poprzeczne, to co 2,5 metra, to z drugiej strony też musiałem 2,5 metra, bo oczywiście z drugiej strony też szła cała, no przynajmniej szła cała połówka i znowu cała połówka i tak na zmianę, nie? To była zasada taka sama jak w kartongipsie.